Okej, okay, tym razem Chorus Orkiestra, CO600, Behringer, czysty kanał. Do samych gałek mamy level, czyli sam regulację, można powiedzieć, miksu sygnału, efektu z sygnałem z gitary bezpośrednio. W tym ustawieniu mamy maksymalne, jakby można powiedzieć, brzmienie efektu. O, jeśli na przykład damy tak, to ten efekt bardzo znikomo, można powiedzieć, ingeruje. Teraz jest włączone. Teraz można powiedzieć największe nasycenie tego efektu. Tu mamy częstotliwość. Można powiedzieć szybkość falowania tego. Tu mamy głębokość, można powiedzieć, tego efektu, głębokość działania. Chore brzmienie uzyskamy, jeśli zrobimy to w ten sposób. Takie dziwne, kosmiczne. Tu mam dodatkowo jeszcze dwie gałeczki, które są takim dodatkową funkcją w tym efekcie. High odpowiada za wysokie częstotliwości w brzmieniu tego efektu samego. Czyli posłuchajcie, jeśli sobie zrobię tak. A dam na maksa. Jest takie ostrzejsze brzmienie podczas uderzania. Tutaj mamy z kolei niskie częstotliwości tego efektu, brzmienia tego efektu. Zrobić tak, ten na minimum, a ten na maksimum. Dobra, koniec pieprzenia, teraz dam na przester, uwaga. Sam przester brzmi tak. We'll be right back.
Sam efekt dodaje trochę takiego kopa też właśnie do partii czystych, jak i przesterowanych. Więc tutaj też warto, grając nawet metal, warto też się czymś takim pobawić.